21 czerwca 2016 roku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejsze wydarzenie dnia. Na stronie głównej jesteśmy, mianowicie marszałkowie Sejmu i Senatu spotkali się z prezydentem Chin. Dla Królewskiej TV mówimy o najważniejszym wydarzeniu dnia. W pałacu na wyspie w Łazienkach Królewskich marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski 20 czerwca 2016 roku przyjęli przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej 11 Jinpinga. Rozmowy dotyczyły pogłębienia współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Chinami, szczególnie poprzez otwarcie rynku chińskiego na polskie produkty oraz rozwoju handlu i inwestycji infrastrukturalnych. Politycy poruszyli ponadto kwestie rozwoju i współpracy kulturalnej, naukowej oraz kontaktów turystycznych, co jest ważne w kontekście coraz bardziej praktycznego wymiaru współpracy polsko-chińskiej. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym przeglądem pododdziału reprezentacyjnego Straży Marszałkowskiej. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, 11 Jinping, przybył do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Jest to jego pierwsza podróż do Polski jako prezydenta Chin. Jest to także pierwsza od 12 lat państwowa wizyta przewodniczącego Chin w Polsce. Bardzo ładnie, proszę Państwa, i teraz pokażę tutaj zdjęcia. Może troszkę będą krzywe, ale pod każdym widzicie Państwo reprezentanta Chin, marszałka Kuchcińskiego Sejmu i marszałka Senatu. No i flagę polską, chińską. Pucharskie bodajże, tak? Zaraz sprawdzimy to. A pod zdjęciem jest podpis, czyje to jest fotka. Ta mianowicie jest Katarzyny Czerwińskiej. To jest dwóch fotografów w Senacie. Katarzyna Czerwińska i Michał Józefaciuk. I 12 takich zdjęć zrobili. Wszystkie je Państwu nagram. Mówi Beata Andrejas, bo po prostu są tego warte. Ładne zdjęcia, spokojne. Marszałek Kuchciński, marszałek Senatu Kucharski. No i ten pan przewodniczący 11 Jinping. Jeżeli od 12 lat nie był nigdy w Polsce, Straż Marszałkowska bardzo ładnie. Gala, czerwony dywan, pięknie. Flagi. To jest na przykład zdjęcie Józefaciuk. To także Michał Józefaciuk. A tu już pani Katarzyna Czerwińska. Pięknie drzwi otwarte, łazienki, muszle. No, mamy się czym chwalić. Stary marszałek Senatu. AB z Gdańska. Teraz mamy inny. Adam Bielan bodajże, ten w okularze, który wyciąga rękę. Piękne zdjęcie. Wszyscy jacy zadowoleni. No i na mostku. Jedenaste zdjęcie z 12. Royal. No, Królewskie Łazienki oczywiście. Pięknie. Bardzo pięknie. I to jest ostatnie zdjęcie. To już widzieliśmy. Dziękuję za uwagę. 22
czerwca Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Królewska TV, przedstawia Państwu wydarzenie dnia ze strony głównej wydarzenia. Wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej spotkał się z przedstawicielem chińskich banków. Wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej spotkał się 20 czerwca 2016 z przedstawicielami instytucji finansowych Chin, Funduszu China CEE, Financial Company oraz Industrial and Commercial Bank of China, ICBC. Rozmawiano o współpracy handlowej i planowanych chińskich inwestycjach w Polsce. Ying Ying, były prezes ICBC, a obecnie przewodniczący zespołu przygotowawczego funduszu, powiedział, że Polska jako duży kraj w regionie jest szczególnie interesującym obszarem działania dla chińskich instytucji finansowych. Fundusz zamierza inwestować w Polsce w projekty infrastrukturalne oraz przedsiębiorstwa z branży rolnej i przemysłowej. Przewodniczący podkreślił, że stronie chińskiej zależy na tym, by zwiększyć eksport z Polski i regionu do Chin przy wykorzystaniu nowego jedwabnego szlaku. Obecnie pociągi łączące Polskę z Chinami jeżdżą do Chin praktycznie puste. Wskazał również potencjalne obszary. I tutaj przerywnik to będzie ten trzeci film, gdzie pokażę Państwu mapę, jak pociągi jeżdżą do Chin z Polski. Jakie to jest łatwe połączenie przez kontynent. Potencjalne obszary współpracy, w szczególności w energetyce. Firmy chińskie mają duże doświadczenie w zmniejszaniu emisji spalin w elektrowniach węglowych. Zachęcał do korzystania z chińskich doświadczeń przy rozwijaniu energii odnawialnej oraz energetyki jądrowej. Chińskie instytucje finansowe rozważają inwestowanie w budowę tanich mieszkań na wynajem. Wicemarszałek Czelej zachęcał chińskich finansistów do wsparcia polskich przedsiębiorstw zajmujących się budową oraz unowocześnianiem infrastruktury kolejowej w Polsce. W Chinach proces ten przebiegał sprawnie, a zbudowana kolej wysokich prędkości jest najnowocześniejsza na świecie. Podkreślił, że Polska przeprowadzi odpowiednią modernizację. Przyznane są już odpowiednie środki z funduszy Unii Europejskiej. Wicemarszałek zwrócił uwagę, że bardzo mało chińskich studentów decyduje się na studia w Polsce, w nawiasie kilkuset. Przy dużym zainteresowaniu studiami w Niemczech około 90 tysięcy, czy Francji około 60 tysięcy. Podkreślił, że wymiana naukowa polsko-chińska jest na bardzo niskim poziomie i wyraził nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Grupa ICBC pod względem posiadanych aktywów oraz wypracowanego zysku netto jest największa na świecie. Powstanie funduszu China CEE Financial Company zostało zainicjowane przez premiera Chin w 2015 roku i ma on za zadanie angażowanie w przedsięwzięcie, które spowodują wzrost chińskich inwestycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. No i tutaj na końcu widzicie Państwo zdjęcia. Wszystkie zrobiła Katarzyna Czerwińska. Ale je tak powolutku puścimy. Przy stole konferencyjnym cała delegacja, wicemarszałek Senatu, pewnie z lewej strony, tutaj ta osoba nachylona jak należy, woda mineralna, bardzo ładny stół, herbata na stole, pewnie. No i tutaj notatki sobie panowie robią. 100% panów. No nie ma pań, bo w Senacie jest w ogóle bardzo mało pań. Niebieskie krawaty. Chińczycy też mają swoje krawaty. Kwiatki leżą.
No i to tyle. Katarzyna Czerwińska, fotografie. Tyle z Senatu, mówiła Beata Andrejas.